Ubisoft ostatnio zalicza wpadkę za wpadką. Wszystkie z nich. Mają związek z ich dwoma najnowszymi grami, które za niedługo mają wyjść, czyli Assassin's Creed Shadows i Star Wars Outlaws. Ta pierwsza jest zdecydowanie większa, niż ktokolwiek mam wrażenie by się na początku spodziewał. Doszło praktycznie do międzynarodowego incydentu rewizjonizmu historycznego, o <grych> który oskarżają Ubisoft. Głównie Japończycy, nawet jeden japoński polityk się tym zainteresował. Sytuacja z Assassin's Creed Shadows była na tyle poważna, że Ubisoft musiało opublikować na Twitterze oficjalnie przeprosiny względem japońskich graczy, gdzie tak naprawdę nie piszą nic odkrywczego i jest to korporacyjne pismo, które tak naprawdę nic nie mówi. Jakby są tu słowa, które nie mają praktycznie żadnego znaczenia same w sobie. Coś tam, że od 20 lat tworzą Assassin's Creed'a, że wejście do feudalnej Japonii od zawsze było ich marzeniem, chociaż tak naprawdę czemu akurat teraz wchodzimy do feudalnej Japonii? Najpewniej zawdzięczamy Ghost of Tsushima, które odniosło spektakularny sukces po prostu na rynku i Ubisoft uznał. Ej, e, chwila, chwila, chcemy kawałek tego ciasteczka. No, trzeba na tym zarobić, trzeba kuć żelazo póki gorące. Dalej piszą, że Assassin's Creed Shadows, tak jak wszystkie ich poprzednie gry, po prostu opierają się na historii i biorą z nich inspiracje. Nigdy nie miały prezentować faktycznych wydarzeń. E, tylko, że z tym też jest jeden mały problem, bo nigdy wcześniej przez te 20 lat, od kiedy istnieje Assassin's Creed jako seria, nie graliśmy jako historyczna postać, która istniała naprawdę. Do tej pory w każdej części graliśmy fikcyjną postać, Postacią, która była albo pochodziła z kraju, w którym graliśmy, albo była powiązana dość mocno z kulturą czy nacją kraju, który jakoś był zamieszany w politykę tam, tego miejsca, gdzie graliśmy. Tak? I Assassin's Creed Shadows jest tak naprawdę pierwszą grą, gdzie gramy postacią, która tak naprawdę no, istniała w historii. To, że Yasuke był prawdziwą osobą, która była w Japonii przez całe trzy lata, tego nie da się podważyć. Podważyć jednak można to, czy był samurajem, o czym też dalej piszą, że tak, to czy Yasuke był samurajem, czy nie, pozostaje tematem szerokiej dyskusji. Dyskusji, którą w sumie tak naprawdę Ubisoft rozpętał. Przez to, że przedstawił Yasuke jako samuraja, niektórzy ludzie szybko zaczęli badać ten temat i się okazało, że większość tego, co było na Wikipedii Yasuke, była napisana przez jednego człowieka pod pseudonimem Totori Tom, który wszystkie swoje źródła cytował jako napisane przez Tomasa Lokleja, który jest nauczycielem angielskiego tak naprawdę na Nihon University w Japonii. Tylko wychodzi na to, że Thomas Lockley sobie wszystko zmyślił, że Yasuke był legendarnym samurajem, który w ogóle podobno odciął Głowę Nobunadze, żeby z nią uciec i oddać jego rodzinie podczas tam wielkiej bitwy. No ale o, o temacie, ja już można gadać godzinami, bo tak naprawdę ile jest dowodów na to, że Thomas Lockley sobie sam edytował stronę na Wikipedii, jakby linkując do swoich własnych książek i do tego, co jest na Brytanice, i że tak naprawdę wysłał to wszystko z palca, to można godzinami gadać i szukać tego dowodów na to, bo to, to też jest udokumentowane, tylko trzeba używać Wayback Machine i tak dalej. To jest wszędzie. Jak ktoś się o temacie chce więcej dowiedzieć, tak, w 100% to polecam film Aper Echelon. Jest no, co prawda po angielsku, ale on tu, mam wrażenie, bardzo dobrze ujmuje cały kor tej sytuacji i podaje po prostu bardzo dużo dowodów. Cytując wywiady, jakieś wypowiedzi z japońskiego tłumacząc, zagląda do tej historii tych edycji na Wikipedii, więc ten materiał polecam stanowczo i zamieszczę link do niego w opisie. No i na ten temat wybuchła spora dyskusja w Japonii, która sięgła nawet ludzi pełniących rządowe stanowiska. Tak naprawdę obwieranie Winiają Ubisoft głównie, bo oni to wynieśli do takiego mainstreamowego statusu, że rewizują ich historię i uzurpują sobie ich kulturę i dziedzictwo, tak naprawdę. Nie, nie pomagają wszystkie inne wpadki, które Ubisoft zaliczył po drodze, chociażby ten przykład. Ktoś w Ubisoftie uznał, że dobrym pomysłem na segment walki Yasuke w jego trailerze będzie przerobienie klasycznej japońskiej muzyki na hip hop. Co? Czemu? No, więc Ubisoft zaserwował nam zmodernizowaną, klasyczną japońską muzykę, która jest zremiksowana w jakiś hip-hop, w nutę której nasz obcokrajowiec morduje rodowitych Japończyków w grze osadzonej w Japonii, w grze, w której Ubisoft upiera się, że chce oddać hołd kulturze, historii i dziedzictwie Japonii. Tak, no... O kurde, czemu każdy się irytuje, że Yasuke jest jedną z głównych postaci? Kurde, nie jestem pewien, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ci ludzie. No muszą być rasistami, ewidentnie, no. Nie ma innego powodu. Dalej mamy taki przykład, że na Japan Expo Ubisoft miał... Twój stand, gdzie zaprezentowali parę gadżetów związanych z Assassin's Creed Shadows, tak żeby trochę udekorować swoje stanowisko. No i problem jest z tą kataną. Katana jest z One Piece. A. Jakby to, to jest katana Zoro z anime, po prostu. Więc no to ja. Tutaj Ubisoft też się za bardzo nie popisał. Nie wiem, to, to już jest przykład kompletnej niekompetencji. Mam wrażenie, że to nie było celowe działanie. Po prostu, po prostu wielki przejaw absolutnej niekompetencji. To jak kolejny przykład, gdzie do streamerów w Japonii wysłali figurki Yasuke, gdzie umieścili dwa różne symbole. Symbol na klacie i na proporcu, na plecach się różni, mimo że powinien być ten sam. Tak samo na pudełku. Są błędy w kanji. Jakby ta niekompetencja sprawia, że każdy myśli o Ubisoftie, że po prostu stara się tą kulturę Wykorzystać dla swojego profitu, a nie faktycznie ją szanować? Tak jak napisali w tym oświadczeniu, że mają podobno wielki szacunek do historii i kultury, dziedzictwa Japonii. No, ewidentnie ich słowa nie są zbieżne z tym, jak wyglądają ich czyny. No i drugą grą, z którą Ubisoft ma lekki przypał, to Star Wars Outlaws które też e, ludzi nie zachwyciło, bo gameplay wygląda jak gówno. Absolutna nuda. E, znowu mamy pustynię, oczywiście, bo Gwiezdne Wojny to tylko pustynne planety. Tu otwarty świat wygląda gorzej niż Mass Effect Andromeda. Jak pierwszy raz to oglądałem, to to skojarzenie mi przyszło do głowy i no mi się fizycznie niedobrze zrobiło. Ale największym przykładem, który podają ludzie, którym się ten gameplay nie podoba, jest to, jak wyglądają wybuchy. No, i się zgodzę, absolutnie wyglądają kurwa tragicznie. Dlatego jest most replayed ten fragment. Ludzie chcieli to po prostu zobaczyć na własne oczy. Jak tragicznie to wygląda. Jest jeszcze dalej fragment, gdzie strzelamy z granatnika. Co, no, wygląda jeszcze gorzej. Jakby. O... Gra z 2024 z największym budżetem w historii Ubisoftu wygląda jak każda inna gra Ubisoftu, tak naprawdę, czyli nie najlepiej. jak możemy zobaczyć po lajkach versus dislajkach, no to mamy 12 tysięcy lajków, 68 tysięcy dislików. No, ludziom się to nie podoba. Na przykład <gryw> zostawiałem komentarze typu, jak zaoszczędzić 80 euro w 10 minut. IGN własnoręcznie ratuje nasze pieniądze. Tak, o, o tej detonacji, tego granatu termicznego, the power of one, power of two, the power of don't preorder, nawiązanie do Akolity. Kolejna gra, Quadruple A, tak jak się chwalili, że Skull and Bones będzie grą Quadruple A, czyli poczwórne A, gdzie też no, każdy wyśmiał Ubisoft, kiedy tak stwierdzili, ale Ubisoft się broni, że poziom jakości świata i tego doświadczenia, które przeżyjemy, będzie naprawdę bardzo wysokie. No i absolutnie nie ma wobec tego wątpliwości żadnej. No patrząc na ten gameplay, no nic tylko chce się grać. No i teraz jak, jakby... Czemu, czemu Ubisoft to wszystko... No jakby... Jeszcze rzeczy z Ubisoft Outlaws można wytłumaczyć faktycznie niekompetencją, no bo mam wrażenie, że nie robią specjalnie słabej gry. Sytuację z Yasuke, po pierwsze no tu jest wiele czynników, tak? No po pierwsze czemu wybrali Jasukę? No Yasuke wybrali myślę, że nie ma za bardzo tutaj tematu do dyskusji, no wybrali to po to, żeby nabić sobie społeczne punkty, że patrzcie, mamy czarnoskórą osobę jako jedną z dwóch głównych bohaterów naszej gry. I Jasukę idealnie pasował, bo był historyczny, historyczną postacią, które, na którą są dowody, że była w Japonii w tym czasie, kiedy dzieje się akcja gry i było wiadomo o niej tak mało, że był idealną, po prostu czystą kartą, żeby dorobić mu jakąś swoją historię. No i tutaj znowu dochodzi do niekompetencji, bo mam wrażenie, nieświadomie obrazili wszystkich graczy japońskich że wprowadzili do gry osadzonej w ich kraju postać, która jest obcokrajowcem, która morduje rodowitych Japończyków, której puszczają zmodernizowaną muzykę japońską stylizowaną na hip-hop. To śmierdzi na kilometr i ja się absolutnie nie dziwię, że japońscy gracze są Obrażeni w cholerę, no i tak można wytłumaczyć, że mogli to zrobić przez jakieś swoje złe intencje. No ale nie tłumaczyłbym zrobienia czegoś złymi intencjami, co można równie łatwo, o ile nie łatwiej, wytłumaczyć po prostu niekompetencją czystą. Świadomie czy nie wrąbali się w niezłe gówno i teraz będzie im się ciężko z tego wygrzebać. Ale tak. Ode mnie to już będzie wszystko. Idę, idę robić coś przyjemniejszego niż gadać o tym głównie. Kingdom Come Deliverance sobie ogrywam na streamie, więc zapraszam. Jak się podobało, dajcie lajka, jeśli nie, dajcie dislike, a my widzimy się następnym razem. Narka.